Dzień dobry Państwu. Witamy na dzisiejszym spotkaniu z historią ożywioną, które, mamy nadzieję, przyczyni się do pogłębienia przemyśleń na temat konieczności ukochania ojczyzny, poświęcenia się dla niej i godnego zachowania się jako Polaka. Za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości dziękujemy Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, jego szefowi panu Janowi Józefowi Kasprzykowi oraz dyrektorowi Departamentu Uroczystości, pułkownikowi dyplomowanemu panu Zbigniewowi Krzywoszowi. Gospodarzem widowiska jest Starostwo Powiatowe w Kraśniku i pan starosta Andrzej Maj oraz gmina Kraśnik i pan wójt Mirosław Chabski. Dziękujemy też wszystkim rekonstruktorom, sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za trud i poświęcenie włożone w przygotowanie dzisiejszego spotkania. Żyjąc na tym skrawku ziemi, od przeszło tysiąca lat nazywanego Polską, musimy mieć świadomość dziedzictwa, jakie pozostawili nam przodkowie. Zarówno zamierzchłe dzieje od czasów średniowiecza, jak i wydarzenia ostatnich dziesięcioleci uczą nas, że wszystko, co stanowi sól tej ziemi, wolność, samostanowienie, godność oraz etos Polaka, należy zaliczyć do najwyższych duchowych dóbr, których trzeba bronić za wszelką cenę. Bronić przez prawdę i uczciwość, poświęcenie i rezygnację z osobistych aspiracji, a nawet czasami wymagana jest ofiara z krwi i życia. Jednak aby tak dramatycznych środków nigdy nie trzeba było stosować, musimy już teraz być mądrzy nauką historii i wnioskami, jakie ona nam przynosi. Pragniemy dziś przedstawić Państwu historię, która w pigułce odda atmosferę tamtego września sprzed 77 laty, gdy ojczyzna nasza musiała dać odpór zaborczym agresjom zarówno z zachodu, jak i z wschodu. Dajmy się więc unieść historii najlepszej nauczycielce. Niech ona jak rzeka przykryje nasze serca i myśli. Nasze widowisko niech zainspiruje Państwa do dalszego już samodzielnego poznawania historii i wniosków z niej wypływających na nasze dzisiejsze być. Napięcie w polityce Europy w lecie 1939 roku sięgało zenitu. Hitlerowskie Niemcy po zajęciu Austrii i Czechosłowacji swoje roszczenia skierowały w stronę naszej ojczyzny. Ledwo odzyskana po wielkiej wojnie wolność i państwowość nie mogła być dla Polaków przedmiotem jakichkolwiek rokowań i ustępstw. Głęboko wierzyliśmy w polityczne zapewnienia naszych sojuszników z Anglii i z Francji. Wierzyliśmy, że nie jesteśmy sami w obronie naszych granic i w obronie honoru Europy. Ale osłonięte tajemnicą były ustalenia między Hitlerem a Stalinem, które miały na celu wyeliminowanie Polski z ówczesnej areny politycznej oraz jej rozbiór. Jak gorzki był smak zawodu w oczekiwaniu na zachodnich sojuszników, gdy na polu boju pozostaliśmy osamotnieni i zdradzeni. Nie chciano umierać za Gdańsk, jak mówiono, gdy w grze były interesy Imperium Brytyjskiego i Francji.
Stosownie do strategicznych planów obrony, jakie przygotowano, jednostki Wojska Polskiego zajmowały w końcu sierpnia 1939 roku wyznaczone odcinki działania. Jedną z takich jednostek był stacjonujący w Kraśniku 24 Pułk Ułanów. Po modernizacji, jaką przeszedł, został on włączony do 10 Brygady Kawalerii, pierwszej polskiej jednostki zmotoryzowanej, którą dowodził pułkownik Stanisław Maczek. W czasie wojny 1939 roku żołnierze tej formacji bronili południowej granicy kraju, zadając Niemcom dotkliwe straty pod Jordanowem, Łańcutem czy Rzeszowem. Po obronie Lwowa na rozkaz wodza naczelnego jednostkę ewakuowano na Węgry, a stamtąd do Francji i Szkocji, by dalej pełnić rycerski obowiązek walki. Żołnierzom goryczy dodawała świadomość nie tylko ciągłego wycofywania się, lecz także fakt, że w kraju pozostawili najbliższe sobie osoby oraz to, że wielu z ich towarzyszy broni nie mogło dołączyć do nich. Nie tylko brak środków, rozbicie czy rany, które odnieśli, uniemożliwiały im ewakuację, lecz przede wszystkim odcięcie drogi przez wkraczającą na wschodnie tereny Rzeczpospolitej Armię Czerwoną. Droga do sprzymierzonych Węgier czy Rumunii stała się niemożliwa. Sowieci z satysfakcją parli ku spotkaniu z hitlerowskimi sprzymierzeńcami, niosąc za sobą terror i przemoc. Z satysfakcją mścili klęskę z 1920 roku, kompromitującą cały bolszewicki ustrój oraz czerwonych dowódców, w tym Stalina. Tej ponownej szansy bolszewicy nie chcieli zaprzepaścić. Wszystko, co polskie, miało być zniszczone przez wymordowanie i wywózkę w azjatyckie części Rosji. Ostatnie boje w 1939 roku żołnierz polski toczył jeszcze na początku października. 5 długich i krwawych tygodni, pół roku później, wojska niemieckie uderzyły na zachód Europy. Największa wtedy na świecie armia Francji wraz z brytyjskim korpusem ekspedycyjnym oraz armie Belgii i Holandii skapitulowały po 43 dniach. Dunkierka, Paryż i kolaborujący z nazistami rząd marszałka Petena stały się niechlubnymi wizytówkami naiwnych i zadufanych polityków zachodniej Europy. Wyobraźcie sobie Państwo podkarpacką wioskę. Codzienną pracę i najbardziej powszednie zajęcia w gospodarstwie mąci świadomość nadciągającej wojny. Każdy dzień przynosi coraz bardziej niepokojące doniesienia. Przyniesiona przez sołtysa gazeta nie wróży nic dobrego, a raczej rozpacz nad przyszłością. Nawet duchowieństwo z wielkim trudem wlewało nadzieję w dotknięte strachem serca. Bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdego miasta, każdej wioski – to przyświecało idącym do boju naszym żołnierzom. Wielu z nadzieją i optymizmem wołało: w 2 tygodnie popędzimy Hitlera do Berlina. Widok munduru, orła na czapce dodawał otuchy. Ze łzami w oczach uśmiechały się do nich kobiety i dziewczyny, widząc chłopców dziarsko maszerujących pod bronią.
Zaplanowane stanowiska obronne miały na celu jak najskuteczniej odeprzeć agresję przeciwnika. Na braki w uzbrojeniu można było przeciwstawić jedynie ambicje i doskonałe wyszkolenie. Jak się okazało, zabójczą bronią w rękach naszych żołnierzy okazały się lekkie i zwinne działka przeciwpancerne kalibru 37 mm. One powstrzymywały wiele ataków oddziałów niemieckich, wspieranych przez zmotoryzowaną piechotę i czołgi. Także ciężkie karabiny maszynowe wzór 30 okazały się doskonałymi w powstrzymywaniu naporu piechoty wroga. Jaka szkoda, że sprzętu tego było tak mało. Opór polskich linii Niemcy starali się przełamywać nawałą ostrzału artylerii i czołgów. Nie mieli skrupułów, by niszczyć także wioski i miasta, w których żyła ludność cywilna.
Stalowa nawała wypierała Polaków z ich pozycji obronnych. Bywało, że niemal w ostatnim momencie o zachowaniu linii obrony decydowała odsiecz z odwodów dowódcy. Wsparcia udziela naszym walczącym duma naszej brygady zmotoryzowanej, wspierany przez piechotę czołg 7TP. Celnym strzałem niszczy niemiecki czołg Panzer II. Zaskoczeni Niemcy, nie mogąc przełamać zdeterminowanej obrony, wycofują się. Często czynili to w panice, gdy na broni obrońców zobaczyli błyskający w słońcu bagnet. Podczas takich konfrontacji do niewoli dostawało się wielu jeńców, którzy nie potrafili opanować swego lęku bądź odnieśli rany. Pierwsze walki i spustoszenie, jakie niosły niemieckie ostrzały i bombardowania, sprawiły, że wojna ta ze swoją brutalnością i bezwzględnością, szczególnie dla ludności cywilnej, wprowadzała panikę i zamieszanie. Zniszczenia odbierały wcześniejszą nadzieję. Jak można było ogarnąć i podzielić dramat sierot, wdów czy matek tracących swoje dzieci? Trauma ofiar bezdusznej i nie kierującej się żadnymi zasadami wojny spowijała kirem każdego, kto znalazł się na drodze miażdżącej machiny zabijania. Ale nawet w tak ekstremalnych sytuacjach, gdy ból zamieniał się w nienawiść oraz chęć zemsty, prawość była ponad to rozgoryczenie. Wzajemna pomoc dodawała siły do przetrwania. Nawet najczarniejsza rozpacz i złość były kojone.
Serce wyło z bólu, gdy należało szykować się do odwrotu. Tym, którzy bronili południa Polski, przyszło ratować te siły, które mogłyby się jeszcze przydać. Brygada pułkownika Maczka, podporządkowując się rozkazom, przekroczyła w Karpatach granicę z Węgrami. W regulaminowym szyku, z dumnie rozwiniętymi sztandarami jednostek, podejmowali perspektywę dalszej walki, chociaż już nie na polskiej ziemi. Błyskawicznie przesuwający się ku wschodowi front wypędzał ludzi ze swoich dotychczasowych domostw i gnał w nieznane. Sądzili, że ratunek i schronienie przed wojną znajdą na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Nie wszędzie jednak takie schronienie i bezpieczeństwo mogli znaleźć. Zamieszkałe przez Polaków miasteczka i wioski, owszem, dawały im taką nadzieję, ale było i tak powielokroć, że uciekinierzy byli nieprzyjmowani, a nawet traktowani wrogo przez obywateli II Rzeczypospolitej narodowości ukraińskiej, wśród których coraz mocniej rozwijała się nacjonalistyczna idea podżegana przez działaczy OUN-UPA. Stosownie do ustaleń Paktu Niemiecko-Sowieckiego 17 września 1939 roku wschodnie granice Polski przekroczyła Armia Czerwona. Sowieci zajmowali w błyskawicznym tempie całe powiaty i województwa wschodniej Polski. Według ustaleń mieli zająć teren od Sanu i Wisły. Ten cios w plecy całkowicie uniemożliwił przegrupowanie wojsk polskich na tak zwane przedmoście rumuńskie. Odcięta została także droga ewakuacji do tych sprzymierzonych z nami państw dla rozbitych oddziałów. Wszystkie próby przebijania się na południe były z góry skazane na niepowodzenie. W ręce sowieckie wpadły elity dowódcze Armii Polskiej. Ich los był przesądzony. Czas pokazał, że Katyń stał się finałem ich szlaku boju i życia.
Chuda Polaki! Chuda Polaki! Kami nie znają, nie wiedziesz! Znane są dokumenty ze spotkań żołnierzy Armii Czerwonej i Wehrmachtu. Na pozór cywilizowani przedstawiciele ludzkiej rasy. Lecz za kulisami teatru obłudy skrywały się po jednej i drugiej stronie najprymitywniejsze i bestialskie plany eksterminacji. Niemiecko-sowiecka przyjaźń miała trwać na wieki. Czas obnażył hipokryzję obu stron. Jednak po drodze ofiarami tej chorej idei padli najbardziej bezbronni i niewinni. Zwykłe grabieże, przemoc, w końcu gwałty i mordy, a także łagry i obozy koncentracyjne ukazywały bezgraniczną nienawiść, jaka zawładnęła opętanymi umysłami. Thank you.
Na zajętym przez Sowietów terenie czerwony terror rozpoczął się prawie od zaraz. Nikt, kto w jakikolwiek sposób był powiązany ze strukturami państwa polskiego, nie miał prawa czuć się pewnym jutra. Mordowano wszystkich. Zaczęto od eliminacji elity intelektualnej, profesorów uniwersytetów, nauczycieli szkół, urzędników, duchowieństwo. Każdy, kto mówił po polsku, stawał się wrogiem klasowym dla władzy sowieckiej. Nawet zwykli mieszkańcy miast i wsi traktowani byli jako zagrożenie. Ostatecznym rozwiązaniem polskiego problemu miała być deportacja w głąb Rosji. Tak naprawdę miała to być eksterminacja przez wycieńczenie wielotygodniową podróżą w dramatycznych warunkach, wycieńczającą pracą, chorobami i głodem. Szacuje się, że w deportacjach, które rozpoczęły się w lutym 1940 roku i trwały do 1941 roku, w głąb Rosji wywieziono setki tysięcy naszych rodaków.
Dramat tamtego września był niewątpliwie ciosem dla naszego narodu. Wspaniałe perspektywy odbudowującego się kraju z jego przemysłem i gospodarką. Duma z wielu prestiżowych osiągnięć Polaków, jakie miały miejsca w różnych dziedzinach życia naukowego i odkrywczego. Wszystko to wydawało się bezpowrotnie utracone. Chociaż żołnierz polski został pobity, to mimo wszystko nie został pokonany. Ci, którym udało się przedostać do wolnego świata, nie złożyli broni. A co z tymi, którzy musieli pozostać? Dla nich historia wyznaczyła inne, równie ważne i honorowe zadania. Pomimo rozbicia nie złożyli broni. Utworzyli jedyne tego rodzaju w świecie państwo podziemne, w łączności z rządem na uchodźstwie i naczelnym wodzem. Powstawały zaczątki podziemnej armii. Tamten wrzesień nie skończył historii naszej ojczyzny. Przeniósł ją do leśnych ostępów, gdzie rzesza jej synów i córek nadal spełniała bohaterską powinność wobec Boga, honoru i ojczyzny. Jednak o tej historii postaramy się opowiedzieć za rok.